Jest środa, 2 września, to są wiadomości Nowego Dziennika. Aleksandra Słabisz, witam Państwa. Polonia walczy o reprezentację w Senacie. Mecz Niemcy-Polska w amerykańskiej telewizji. Ekipy filmowe dają się we znaki mieszkańcom Greenpointu. Między innymi o tym będzie mowa w dzisiejszym wydaniu wiadomości. 20 młodych działaczy polonijnych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady spotkało się dzisiaj w Polsce z senatorami z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą. Spotkanie poświęcone było polskiej polityce wobec Polonii zamieszkującej Amerykę Północną i możliwościom współpracy. Młodzi liderzy po raz kolejny podjęli temat dotyczący reprezentanta Polonii w Senacie. Trzeba do tego doprowadzić, zmieniając konstytucję i system prawny. Nie jest to droga do rozwiązania problemów, ale ze względu na olbrzymią rolę Polonii za granicą, która przez wieki była istotna dla Polski i poprzez swoją symbolikę, Polonia powinna mieć reprezentację, zwłaszcza w Senacie, powiedział senator Łukasz Abgarowicz. Młodzi liderzy spotkali się również z poseł Joanną Fabisiak z Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Rozmawiali z nią m.in. na temat utworzenia okręgów wyborczych za granicą. Posłanka przekonywała, że jest za, choć sprawa jest trudna, a wśród Polonii nie ma jednomyślności na ten temat. Więcej na ten temat w jutrzejszym wydaniu Nowego Dziennika. Również dzisiaj w pobliżu Sejmu Ryszard Petru, lider partii Nowoczesna, wraz z liderem młodzieżówki Adamem Kądzielą zburzyli na razie symboliczny, partyjny i administracyjny beton. Pora zburzyć stare układy i odpolitycznić instytucje państwowe. Czas na ludzi młodych nie tylko wiekiem, ale podejściem i zaangażowaniem, powiedział lider Nowoczesnej. Przy okazji wypowiedział się dla Nowego Dziennika o szansach swojej partii w nadchodzących wyborach. Szanse oceniam całkiem poważnie, w Polsce jest taka dynamika wydarzeń, że wszystko jest możliwe. Musimy się tylko przebić z naszym przekazem, stąd różnego rodzaju inicjatywy, powiedział Ryszard Petru. To jest już pewne, podczas wrześniowej wizyty w Nowym Jorku papież Franciszek pozdrowi wiernych w Central Parku. Jego konwój przejedzie parkiem 25 września około 5 po południu, by znaleźć się wśród szczęśliwców, którzy na własne oczy zobaczą Ojca Świętego, należy wziąć udział w losowaniu bezpłatnych wejściówek. Loterię organizuje Urząd Miasta Nowego Jorku. Zgłoszenia przyjmowane są od czwartku 3 września do poniedziałku 7 września poprzez stronę internetową ratusza, którą widać na dole ekranu i pod miejskim numerem telefonu 311. Można poprosić o polskiego tłumacza. O wygranej urzędnicy miejscy poinformują 10 września. Mieszkańcy polskiej dzielnicy coraz częściej skarżą się na ekipy filmowe, które na dobre w ostatnich tygodniach zadomowiły się na Greenpointcie. Praca filmowców nie tylko utrudnia im codzienne życie, ale nawet czasem stwarza zagrożenie. Tak było na przykład w poniedziałek. W greenpointskim oddziale Salvation Army Family Store oraz jego okolicy kręcone były zdjęcia do drugiej części serialu Unbreakable Kimmy Schmidt. Filmowcy swoim sprzętem zastawili chodnik, miejsca parkingowe na Manhattan Avenue między India oraz Huron Street oraz przystanek autobusowy. To tam o mały włos nie doszło do tragedii. Wychodząca z autobusu pasażerka prawdopodobnie z powodu trwających zdjęć zmuszana do przejścia na drugą stronę ulicy omalże nie została potrącona przez samochód osobowy, którego niecierpliwy kierowca gwałtownie ruszył, chcąc ominąć stojący na środku drogi autobus. Więcej na ten temat w jutrzejszym wydaniu Nowego Dziennika. Przenosimy się teraz do stanu Illinois. Tam dzisiaj trwała obława na zabójców policjanta o polskim nazwisku Charlesa Josepha Gliniewicza, który został zastrzelony na służbie. We wtorek Gliniewicz ruszył w pościg za 3 mężczyznami. W pewnym momencie dyspozytorzy stracili z nim kontakt i gdy na miejsce przyjechał drugi radiowóz, Gliniewicz leżał postrzelony na ziemi, a chwilę później zmarł. O zabójstwo policjanta podejrzewani są 3 mężczyźni, 2 białych oraz 1 czarnoskóry. Do pościgu za zabójcami zaangażowano specjalną jednostkę policji, FBI, helikoptery i psy tropiące. Funkcjonariusze przeszukali lasy i miejscowości w pobliżu, gdzie znaleziono ciało funkcjonariusza. Gliniewicz jest 26. policjantem, który został zastrzelony na służbie w tym roku.
Prezydent Obama wygrywa polityczną batalię w sprawie porozumienia jądrowego z Iranem. Jest ono bardzo niepopularne w Kongresie USA i prawdopodobnie obie izby Kongresu przyjmą rezolucję odrzucającą ten układ. Jednak amerykański prezydent uzyskał poparcie 34 senatorów, a dzięki temu przeciwnicy układu nie będą mogli odrzucić prezydenckiego weta. Do ponad 60 krajów świata, w tym do USA, dotrze transmisja z piątkowego spotkania eliminacyjnego piłkarskich Mistrzostw Europy 2016 Niemcy-Polska. Relacja z niego będzie prowadzona w różnych językach, poczynając od polskiego, a kończąc na indonezyjskim. Takim zainteresowaniem mogą pochwalić się tylko największe sportowe imprezy świata. Sygnał z meczu Niemiec z Polską został zamówiony do wielu krajów, głównie dlatego, że gospodarze są mistrzami globu. Emocje jednak rozgrzewa też to, że Polska jest liderem grupy. W Stanach Zjednoczonych spotkanie będzie transmitowane o godzinie 14:45 przez ogólnodostępny Fox Sports One. Eleganckiego mężczyznę podobno poznaje się po butach, stąd autor artykułu Kowbojki czy oficerki, który znajdą Państwo w czwartkowym wydaniu Nowego Dziennika, proponuje, aby do współczesnej mody męskiej powróciły oficerki. W jutrzejszym wydaniu ponadto polecam felieton Wiesława Cyprysia o cudzołożnikach w sieci, a także artykuł o grupie pasjonatów wojny secesyjnej, którzy w Giżynie w Polsce niedawno przeprowadzili rekonstrukcję amerykańskiej wojny południa z północą. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłej nocy i zapraszam na wydanie wiadomości NDTV jutro o 11 wieczorem. Natomiast już za chwilę Telewizja Republika i wiadomości z Polski, a po nich spotkanie z Eugeniuszem Starkim, reżyserem filmu Amerykański Korespondent.